Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótką demonstrację całkiem fajnie dostępnej aplikacji mobilnej o nazwie Bityba.pl. Bityba jest sklepem internetowym, a dokładnie mówiąc sklepem zoologicznym. Zresztą drugą nazwą czy innym brandem tej samej firmy jest firma ZooPlus i ona też oczywiście funkcjonuje w internecie jako sklep zoologiczny. Mają te same magazyny, więc dokładnie prawie ten sam asortyment, więc tylko od Was zależy, gdzie byście chcieli kupować, czy to karmę, czy inny sprzęt, zabawki dla Waszych pociech. Ja bardzo chwalę sobie aplikację mobilną firmy Bityba, dlatego ją chciałbym Wam dzisiaj zademonstrować. Nie wchodząc w szczegóły, na razie przełączamy się na aplikację. Bityba. Szukaj produktów, pole wyszukiwania. Dlaczego ja chętnie korzystam z tej aplikacji? Korzystam z niej już od kilku dobrych lat i powiem Wam, aplikacja nie jest w 100% dostępna, ale bardzo wygodnie się z niej korzysta z VoiceOverem w systemie iOS, dlatego chciałbym Wam ją dzisiaj zademonstrować, bo zdaję sobie sprawę, że wśród Was jest wielu właścicieli nie tylko psów przewodników, ale także innych zwierzaków, psiaków, kotów i innych pupili. Wyszukaj po kocie kreskowym przycisk. Bardzo prosta rzecz, w momencie, gdy uruchamiamy aplikację, od razu trafiamy na pole edycyjne. Możemy w to pole sobie wpisać dowolną rzecz, ale, i tu już usłyszeliście to wcześniej, wyszukaj po kodzie kreskowym przycisk. Możemy także wyszukiwać po kodach kreskowych, jeśli już macie jakieś ulubione produkty waszych zwierzaków, możecie po prostu zeskanować sobie kody paskowe i wyszukać te same produkty. Zamów ponownie przycisk. Jeśli macie konto, często kupujecie, macie oczywiście opcję zamawiania ponownego. To jest zobacz bardzo fajne. Zamówienie. To Wam zaraz wspokażę. Moje ostatnie zamówienie. Lukulny luskaczka, firmowa i mamy tutaj ostatnie zamówienie dla znak plus 4 więcej. Zakusia. Zamówienie wysłane. Zamówienie Aerofrit Circle. Mamy zamówienie informację. Będzie dostarczone za 1-3 dni. Kiedy to zamówienie dotrze? Aerofrit Circle aktualne 2023. I jeśli przejdziemy sobie dalej, 2024 podkreślam kategorię. To mamy tutaj kategorię. Trochę to przypomina zakupy w Allegro. Karma dla kota. Akcesoria dla kota. Karma dla psa. Zaznaczone. Akcesoria dla psa. Inne zwierzęta. Karmy wet. Przycisk. Promocje. Przycisk. Top marki. Przycisk. Znane i lubiane marki. Mamy tutaj do wyboru najróżniejsze kategorie, marki, podkategorie. Karmy inne zaznaczone. Jeśli karmę dla psa. Przycisk. Ja wybiorę sobie karmę dla psa. Suche karma dla psa. Przycisk. To obrazek. Teraz mamy znowu jakby podkategorie. Suche karmy. Mokra karma dla psa. Przycisk. Mokre. Przysmaki i kości dla psa. Przycisk. Przysmaki i kości, powiedzmy, klikam Bityba sobie obrazek w to. 1,24 z 376 wyników. I słyszycie, mamy ponad prawie 400 wyników, które list, możemy sobie przełącz, przeglądać przycisk, na liście. Grid, przełącz, Rosie's Farm, mamy do wyboru grid, siatkę, przycisk, czyli grid. View list, przełącz przycisk. I view list, czyli zobacz listę, ja preferuję listę. 1, 9, 5, 8, Rosie's Farm, znak, spódpy adult, mini herbs, dziczyzna, łącze, obrazek. I mamy tutaj na przykład jakąś dziczyznę. Rosie's Farm, znak, spódpy adult, Rosie's Farm, znak, spódpy adult. Irytujące jest to, że często te elementy są powtarzane, ponieważ one tutaj występują i jako nagłówek, i jako odnośnik link, i jako grafika, czyli kilkukrotnie mamy tą samą informację powtarzaną. Dlatego, aby tego uniknąć, możemy sobie ekranu, black, znaki, wejście, przełączyć pismo, wyrazy, na pokrętle, wierze, wybór tekstu, ustawić głośność, nagłówek. Język, nagłówki. Nie znaleziono nagłówków. Aj, nie ma tu Puncha nagłówków, no dobra. Rosie z farm znak, spódpy, Rosie z farm znak, Rosie z farm znak, Rosie z farm znak, Rosie z farm znak, spódpy, adult, mini herbs, dziczyzna, łącze, obrazek, strona was 17, Jose Redentius, z kaczką i marchewką, łącze, obrazek. Dobra, łącze. Wejście ekranu, black, pismo ręczne, narzędzia, formularz, obrazki, nawigacja w pionie, czynności, wypisuj obraz, rozpoznawanie, edycja, znaki, wyrazy, będziemy skakać sobie po obrazkach. Głośność, język, nagłówki, łącza. O, są łącza. I zobaczcie. Jose Redentius z kaczką i marchewką. Nagłówek poziomu 2. Łącze. I w ten sposób Jose Redentius, mogę sobie skakać. Łącze. Obrazek. Filsons. Pałeczki z dziczyzny. Łącze. Ale tu znowu mamy powtórki. Wejście ekranu. To czekajcie, jeszcze obrazki. Obrazki. O. Filsons. Pałeczki z dziczyzny. Rintificko. Małe patyczki do rzucia. Łącze. Obrazek. I tu mamy małe patyczki do rzucia. Rintificko. Małe patyczki do rzucia. Łącze. Rintisan sidle snacki insect bix. Owady. Łącze. Obrazek. Z owadami nawet dla psów robią, no tego nie widziałem. Rintisan sidle snacki insect bix. Owady. Łącze. Na tej zasadzie możemy sobie przeglądać. Tutaj mam jakieś przysmaki dentystyczne dla piesków. Dwa liczba wariantów od 9 zł i 80 zł. I teraz zobaczmy tak. Mam tutaj informację, że dwa warianty dla danego produktu. I to jest informacja, która bardzo często występuje przy każdym produkcie.
Oczywiście nie przy każdym może występować, ale tak mówię, bardzo często, ponieważ mamy czasami produkt tylko w jednej wersji, ale bardzo często w różnych wersjach. Zestaw mieszany jest salametki. Łączę obraz. Dlatego ja też tutaj sobie kliknę. Nagłówek poziomu 2. Łączę. Włączę, żeby zaznaczone. Otworzyć Wariantę. Jakiś jeden, ten, jeden z tych produktów i zobaczycie. Każdy Wariantę. Produkt w tym sklepie po otwarciu ma kilka takich jak gdyby kart, zakładek. Możemy wrócić sobie wyżej, udostępnić informacje gdzieś na zewnątrz, wysłać komuś link na przykład. Zaznaczone warianty. Możemy przejrzeć warianty, ale zacznijmy od opisu. Klikam. Opis produktu. Opis produktu. Zaznaczone. Mamy tutaj, słyszycie, 5 zakładek, 2 z 5, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Co powiesz na przekąskę do pielęgnacji zębów dla twojego psa, która jest również przyjazna dla środowiska? Tak właśnie jest w przypadku Grand Pet Food Insects Dog Denties, ponieważ są one przygotowywane na bazie innowacyjnego białka owadów, który wymaga znacznie mniej zasobów do produkcji niż zwykłe produkty pochodzenia zwierzęcego. Przysmak jest lekko strawny, a zatem idealny dla czworonogów z nadwrażliwością lub alergią pokarmową. Czyli w ten sposób odczytywane mamy wszelkie informacje na temat produktu i to nie jest tylko jedna krótka, sucha informacja, bo patrzcie, jak pójdziemy sobie dalej, mamy najróżniejsze dodatkowe informacje i zaraz powinny się tutaj znaleźć szczegółowy nawet skład tego. Aromatyczna karma uzupełniająca dla dorosłych psów. Dla kogo to jest dedykowane? Punktor. Odpowiednia również dla psów zmagających się z problemami trawiennymi lub alergiami pokarmowymi. Punktor. Białko z owadów. Jedyny ziep, punktor. Dodatkowa higiena jamy ustnej. Specyficzna struktura zachęca do intensywnego żucia. Dobra, punktor. Zobaczmy, czy będą jakieś tutaj specyficzne jeszcze informacje, bo tego jest zawsze bardzo, bardzo dużo. Wysokie standardy jakości, produkcja niemiecka, koniec listy. W Niemczech produkowana, dobra i tyle. Punktor. Czyli mamy bardzo dużo informacji na temat każdego z tych produktów. Oprócz tego, że mamy informacje, opis produktu, mamy opinię użytkowników. O, skład, mamy osobną kartę nawet. Zalecenia żywieniowe. I zalecenia żywieniowe. Zobaczcie, klikam sobie skład, no bo nasz pies może mieć alergię na jakieś produkty. Zalecenia żywieniowe. Skład. Suszone ziemniaki, suszone tapioka, insekty 14%, gliceryna pochodzenia roślinnego, skrobia ziemniaczana, celuloza 4%, składniki mineralne. Dodatki. Dodatki dietetyczne. Sorbinem potasu 4000 mg ukośnik KG, kwasek cytrynowy 15000 mg ukośnik KG. Składniki analityczne. Wybierz jeden artykuł. Jak widzicie, możemy bardzo precyzyjnie sprawdzić, czy dany produkt nie zawiera jakiejś substancji, które mogłyby naszemu zwierzakowi zaszkodzić. I takie informacje w BTB, w tej aplikacji, znajdziemy dosłownie przy każdym jednym produkcie. Oczywiście jeśli chodzi o skład, to mówimy tutaj o produktach takich żywnościowych dla danego zwierzaka. A teraz wybieram warianty i patrzymy sobie tutaj, jakie mamy warianty. Nagłówek. 0.0 ukośnik 5, 0, opinie, przycisk, wybierz wariant. I na razie 0 opinii tutaj. 180 gramów. I mam pierwszy wariant, 180 gramów. Dodaj do koszyka, przycisk. Mogę dodać do koszyka. 54,44 zł ukośnik KG. Tu mam jak gdyby cenę podaną w przeliczeniu na kilogram, ale pamiętajmy, że mamy tutaj niecałe 200 gram. 9,80 zł. Więc cena tego produktu to jest niecałe 10 zł. A jaki jest jeszcze inny wariant? 2x180 gramów. Dwa razy te 180 gramów, czyli dwa takie przysmaki mogę dodaj kupić. Do koszyka, przycisk. Dodać do koszyka. 53,89 zł ukośnik KG. Tu widzimy, ile za kilogram by wyszło. Teraz 19,40 zł. No, czyli kilkadziesiąt groszy zyskujemy. Teraz no więc wiemy już, jak wyszukiwać. 9,80 zł. To ja dodam ten produkt do koszyka. I już. Mam produkt dodany do koszyka. Cały czas u dołu ekranu mam kilka kart. Pasek kart zaznaczone. Home, karta. Home, czyli ekran główny, tam gdzie wyszukujemy tych wszystkich zaznaczone. Informacji, kategorie są i tak dalej. Zobaczcie też okno wyszukiwania. Niezależnie od tego, pasek kart. Kolejna karta. To karta szukaj. W momencie, gdy tu kliknę, to pojawią się również okno osobne wyszukiwania wraz z całą historią wyszukiwanych przeze mnie wcześniej produktów. Lista bardzo życzeń. Fajna sprawa. 13 rzeczy. Karta. Kolejna 35. Kwestia to lista życzeń. Mogę sobie tam, gdzie widzieliście, gdzie mogłem udostępniać informacje, też mogłem dodawać
produkt przeglądany do listy życzeń. I ja tutaj na tej liście życzeń, jak usłyszeliście, mam kilkanaście produktów. Zaznaczone. Lista życzeń. 13. I w momencie, gdy kompletuję dla Zaka zakupy, wchodzę sobie tutaj, żeby nie wyszukiwać i po prostu z tej listy życzeń wybieram sobie jakieś produkty. Od 9 zł i 80 groszy. Tu słyszymy jakieś mamy. Rozwiń listę wariantów. Do rzucia XL. Rocco. Zaznaczone. Warianty. Opis, opinie, patyczki do rzucia i też wybieram sobie od razu warianty. 15 zł i 80 z filetem skaczki, 315 gramów. 315 gram, te wyprzedane. 50 zł i 15 zł i 80. Cena zawiera VAT plus koszt, szacowany czas dostawy, przycisk. Czyli jak wyprzedane, to też mam od razu taką informację i już tutaj tego konkretnego produktu nie kupię, więc obejdzie się z. Generalnie w ten sposób możemy łatwo i szybko dodawać rzeczy do koszyka. Wracam na dolny pasek. Po liście życzeń mamy koszyk. Jak klikam sobie w ten koszyk, otwiera mi się zawartość koszyka, który mogę sobie przeglądać. I też mam na górze koszyka informację oczekiwana data dostawy. 1-3 dni. 1-3 dni, gdybym w tym momencie zamówił. 2180 gramów. Nagrywam w sobotę, tak, dla informacji. 2180 gramów. I mam tutaj te informacje, które były. Wcześniej 19 zł i 60 groszy. Teraz 19 zł i 40 groszy. Cena razem 19 zł i 40 groszy. Przy samym produkcie. Minus. Przycisk. Mam też informacje o najniższej cenie na przestrzeni ostatniego 1. czasu. Mam tutaj plus, możliwość. Przepraszam. 1 plus. Przycisk. Zwiększania ilości plus. Produktu. Mogę dać plusik 2. I zobaczcie, zwiększa mi się na 2. Plus. Przycisk. Kliknę plus. Dwa plus. Razy w ten plusik jeszcze. 4. I mam 4 produkty. Minus. 4 plus. Gdy minus. Pójdę sobie dalej, to oczywiście u dołu koszyka. 77 zł i 60 groszy. Mam sumę wyjściową. Suma częściowa 77 zł i 60. Koszt dostawy Polska 15 zł. Koszt dostawy, jeśli przekracza w tym momencie bodajże 120 zł, jest darmowa czy dostawa kurierem. Zastosuj teraz. Po przekroczeniu różnych 92 zł i 60 groszy. Progów kwotowych mamy naliczany rabat 3%, 5% i tak dalej. Suma, wartość z VAT 92 zł i 60 groszy. W tym momencie dostawa całość tego zamówienia 92 zł. Mogę przejść, tu akurat jest nieprawidłowo opisana etykieta, bo tu jest przejść do koszyka, a powinno być przejść do podsumowania. Jak przejdę do podsumowania, tam mogę wybrać sposób płatności, kartę kredytową, mogę wybrać sobie, czy chcę fakturę, czy nie. Więc jest to wszystko bardzo intuicyjne i proste. W ostatniej karcie, piątej, możecie ustawiać sobie wszelkie dane użytkownika, możecie skontaktować się z biurem obsługi klienta, które działa fenomenalnie, bardzo polecam. Jak ze dwa razy miałem jakieś problemy z zakupionymi produktami, to bez najmniejszego problemu udało mi się je rozwiązać. Tu w zakładce Moje dane możemy ustawić sobie dane do faktury. Gdyby część z Was potrzebowała dane na przykład do rozliczenia zakupów z jakichś projektów, na przykład na utrzymanie psów przewodników czy innych psów asystujących, to tutaj bez problemu takie faktury są wystawiane. Ja ze swojej strony bardzo polecam tą aplikację. Już pomijam samą firmę, która jest bardzo solidna i zakupy realizowane są błyskawicznie. To samo korzystanie z tej aplikacji, wyszukiwanie najróżniejszych produktów, nieważne czy w kontekście psa, mówimy tutaj o jakichś obrożach, miskach, akcesoriach, ale też takich rzeczy, które mnie się w pracy z psem przydają, typu różnego rodzaju saszetki na psią karmę, aż po samą tą karmę, to naprawdę nieprzebrane ilości tutaj karm znajdziecie, tak więc jeśli wasze pieski czy kotki mają różnego rodzaju problemy trawienne na przykład, czy alergiczne, to myślę, że też spokojnie możecie z tego korzystać. Ja wam chciałem pokazać tą aplikację dzisiaj głównie dlatego, że o wiele szybciej i wygodniej dokonuje mi się za jej pomocą zakupów niż korzystając ze strony internetowej za pomocą komputera. Zachęcam do testów. Aplikacja oczywiście jest bezpłatna, jak widzicie, po polsku. Momentami tylko niektóre
kontrolki mają angielskie nazwy, ale bez problemu można się zorientować, co i gdzie należy zrobić. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane z tym odcinkiem lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, śmiało piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Również możecie zadawać pytania poprzez komentarze na mojej szufladzie. Jak tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie się nimi z Wami podzielę. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko, Piotr Witek.